Dzień dobry. Zapraszam na prognozę na luty 2024 dla urodzonych w znaku barana, oczywiście tradycyjnie podzielonych na 6 sektorów tegoż właśnie znaku. Kolejność publikacji w tym miesiącu będzie inna, no bo nie może być zawsze tak, żeby baran był pierwszy, a ryby ostatnie, więc w tym miesiącu baran akurat będzie ostatni, a pierwszy będzie byk i to się będzie tak cyklicznie co miesiąc przesuwało. Jeżeli ktoś jest niecierpliwy, chciałby obejrzeć swoją prognozę wtedy, kiedy pojawi się pierwszy znak, zapraszam do wspierania kanału. Wspierający mają priorytetowy dostęp do wszystkich treści. Jeżeli chodzi o sam horoskop, jak zawsze podzielony na tych 6 sektorów, zapraszam osoby urodzone w tych takich datach granicznych do zajrzenia do prognozy sąsiedniej, ze względu na to, że ten podział jest wykonany w oparciu o pozycję Słońca w momencie Waszego urodzenia. Słońce nie co roku o tej samej porze, a wręcz przeciwnie, zawsze o innej porze, wkracza do każdego znaku zodiaku. Nie ma czegoś takiego jak początek barana albo początek ryb. Nie ma daty początku znaku zodiaku. Znak zodiaku nie zaczyna się datą. To jest miejsce i ono jest tam zawsze. Słońce pojawia się tam po prostu cyklicznie, mniej więcej co rok, ale to jest mniej więcej. To nie zawsze jest ten sam dzień, a nigdy w zasadzie ta sama godzina. Stąd często jest tak, że ktoś myśli, że urodził się w znaku na przykład byka, a tak naprawdę jego słońce było jeszcze w baranie. To można tylko zweryfikować, obliczając pozycję planet na moment urodzenia. W każdym razie, jeżeli jesteś urodzony na granicy, warto zajrzeć do sąsiedniej prognozy z wcześniejszej bądź późniejszej, bo tam może się okazać, że ona będzie dla Ciebie bardziej trafna ze względu na to, że Twoje słońce mogło być właśnie trochę bliżej albo trochę dalej w stosunku do tego, co ja założyłam, bo ja mogę tylko zakładać, uśrednić, żeby ta prognoza była dla wszystkich. Jeżeli będzie to Twoja prywatna, indywidualna prognoza, to na pewno będzie odnośnie Twojego dokładnie położenia Słońca i wszystkich innych planet. Proszę nie zapominać o tym, że prognoza oparta moja, ta prognoza oparta jest wyłącznie o tranzyty wszystkich planet do Waszego Słońca urodzeniowego. Podczas gdy w Waszych horoskopach jest jeszcze mnóstwo innych planet i elementów, do których też teraz te tranzyty się dzieją. Dlatego to jest tylko jakiś ułamek tego wszystkiego, co Was czeka. Nawet jeżeli są to bardzo trudne tranzyty, czasami takie wyjątkowo ciężkie, one w tych długookresowych, rocznych prognozach, o nich mówię, mogą być zdecydowanie złagodzone przez łagodne, wspierające aspekty do planet pozostałych. No ale tego nie jestem w stanie powiedzieć, kto kiedy odczuje, no bo nie wiem, gdzie macie Księżyc, Merkurego, Wenus i tak dalej, i tak dalej. To, czy jest w danej prognozie dużo, czy mało powiedziane, naprawdę nie zależy ode mnie. Naprawdę proszę Was, nie karzcie mnie za to, że macie krótko. Jest krótko, bo tylko tyle tranzytów czynią planety do Waszego Słońca urodzeniowego w tym miesiącu. Ja naprawdę nie jestem aż tak władną osobą, żeby mieć na to wpływ. To samo jeśli chodzi o charakter tych wpływów. No będą takie miesiące dla niektórych z Was, że no nie będą łatwe, tak? Że trzeba będzie troszeczkę powalczyć, popracować, ale tylko wtedy można też coś osiągnąć. Proszę też mieć to na uwadze. No i znowu nie karzcie mnie za to, że prognoza Wam się nie podoba, no bo ona jest taka, jaka może być, a nie taka, jaką ja chcę, żeby była. No ja mogłabym opowiadać Wam bajki, ale to robią świetnie inni, a ja staram się Wam mówić to, co Wam może się przydać. I dlatego właśnie czasami no, wygląda to tak, a nie inaczej. No teraz już zapraszam do tych podzielonych sektorów znaku barana w prognozie na luty 2024. Prognoza dla urodzonych 20 do 24 marca, czyli tych, którzy słońce mają między 0 a 5 stopniem barana, na luty 2024. W dniach 6-8 lutego
Będziecie promieniować entuzjazmem i optymizmem w licznych rozmowach z ludźmi, którzy będą do Was lgnąć i czerpać nadzieję oraz inspirację z Waszych wypowiedzi. To doskonały moment na dotarcie do szerszej publiczności poprzez pisanie albo wystąpienia publiczne, o ile ktoś się czymś takim trudni albo chciałby. Możecie też liczyć na wsparcie współpracowników i przyjaciół. Prawdopodobnie też staniecie się trochę tak bardziej ruchliwi, podejmiecie jakieś krótkie wycieczki, wyprawy w celach służbowych albo towarzyskich. Łatwiej przyjdzie teraz nauka. To jest dobry dzień na zaplanowanie egzaminu, o ile ktoś ma taką możliwość, żeby taki egzamin zaplanować. Także pisanie ważnej pracy, też znowu, jeśli macie możliwość zaplanowania sobie terminu, to jest dobry okres. Między 7 a 26 lutym będzie taki wpływ, który też omawiany jest w prognozie długoterminowej, bo to jest planetoida, która zwykle jest bardzo szybka i trwa jej wpływ kilka dni. W tym wypadku jest dłuższy, bo ona jest tutaj zwalnia. Ale wspomnę też o tym w tej prognozie tutaj, no bo ona jest taka nie do tego, nie do tej grupy, do tamtej. Chodzi o balast w trygonie do Słońca, w tym wypadku powiem. W tym czasie mądrzej potraktujecie swoje sprawy, poszukacie lepszego, bardziej kreatywnego sposobu autoekspresji i znajdziecie w nim satysfakcję. W ogóle to będzie taki okres, kiedy twórcze podejście się dużo bardziej zaznaczy, będziecie tacy bardziej kreatywni. Między 8 a 21 lutego potrzeba troski i opieki nad kimś może utrudnić Waszą samorealizację. Niemniej jednak to jest oddziaływanie krótkotrwałe, tak trochę Was zdenerwuje, wytrąci z równowagi, ale potem dość szybko, że tak powiem, wrócicie do siebie. Między 14 a 19 lutego odczujecie więcej sił witalnych i poprawę zdrowia, jeżeli komuś nie dopisywało szczególnie. I dlatego takie dobre samopoczucie da szansę na wykonanie naprawdę sporej ilości pracy. Nie zabraknie Wam też zapału i pewności siebie, nowe możliwości też się pojawią. W ogóle to wzmoży się chęć zaspokojenia instynktów i wzrośnie temperament. Między 17 a 20 lutym będzie to idealny czas na spotkania towarzyskie, imprezy i nawiązywania kontaktów biznesowych. Będziecie lgnąć do ludzi i zadbacie o ich dobry humor. Będziecie też emanować charyzmą i urokiem, a Wasze finanse i zasoby prawdopodobnie się w tym czasie nieco powiększą albo przyjdą jakieś okazje, które będą mogły temu posłużyć. I to już wszystko, jeśli chodzi o prognozę krótkoterminową dla Waszego sektora. No, dodam jeszcze o tym, że w tym okresie właśnie, w tym miesiącu działa omawiana w Waszej prognozie rocznej, zapraszam tam do przejścia, Pluton sekstyl Słońce. To jest tranzyt wspierający, długookresowy. Warto sobie o nim posłuchać i mieć świadomość, że właśnie w tym miesiącu będzie on działał, z tym, że bardziej dla tych urodzonych między 20 a 22 marca, nie dla całej piątki. Dziękuję bardzo, zapraszam do oglądania kolejnych prognoz o nowiu, o pełni, filmów o gwiazdach stałych i ich wpływ na Wasz kosmogram urodzeniowy. Zapraszam do subskrybowania kanału i do jego wspierania również. Do widzenia! Prognoza na luty 2024 dla urodzonych znaku barana, mniej więcej w dniach 25-29 marzec, ale chodzi o tych, których Słońce leży między 5 a 10 stopniem właśnie tego znaku. Między 9 a 11 lutego poczujecie duży entuzjazm, optymizm, szczególnie w rozmowach z ludźmi, którzy będą do Was teraz lgnąć i czerpać nadzieję oraz inspirację z Waszych wypowiedzi. To jest taki doskonały moment na dotarcie do szerszej publiki, czy to za sprawą pisania, czy właśnie takich publikacji, jak na przykład kanał YouTube, jeżeli ktoś się tym zajmuje. Możecie też liczyć na wsparcie współpracowników oraz przyjaciół. Prawdopodobnie staniecie się bardziej ruchliwi, chętnie będziecie wybierać się na jakieś krótkie wycieczki, wyjazdy służbowe czy towarzyskie. Łatwiej będzie Wam teraz szła nauka. Jeżeli ktoś ma możliwość planowania takich rzeczy jak egzaminy czy pisanie ważnej pracy,
to to jest właśnie ten czas, kiedy to powinno Wam dobrze pójść. Między 20 a 26 lutym odczujecie przyrost sił witalnych, poprawę zdrowia, a szczególnie jeśli nie było w najlepszej kondycji. Da Wam to możliwość wykonania całkiem sporej pracy. Nie zabraknie też pewności siebie, zapału i nowych okazji ku temu, aby właśnie pewne postępy poczynić. Wzmoży się też chęć zaspokojenia instynktów i wzrośnie temperament. Między 21 a 24 lutego będziecie mieli idealny czas na spotkania towarzyskie i nawiązywania kontaktów biznesowych, różne imprezy. Będziecie lgnąć do ludzi i zadbacie o ich dobry humor. Emanujecie charyzmą i urokiem, no i Wasze finanse też mają szansę troszeczkę się podreperować w tym okresie, albo pojawią się okazje do poczynienia pewnych starań w tym zakresie. Między 22 a 29 lutym potrzeba troski i opieki nad kimś może utrudnić Waszą samorealizację. Innymi słowy, odciągnie Was od tego, co chcielibyście albo uważacie, że potrzebujecie teraz robić. No to jest dość irytujące, niemniej jednak nie tak długo trwa i potem wszystko wróci do normy. Między 22 a 29 lutego mądrzej potraktujecie swoje sprawy, poszukacie lepszego, bardziej kreatywnego sposobu autoekspresji i znajdziecie w nim satysfakcję. W ogóle to będzie taki okres, kiedy twórcze podejście będzie silniejsze w Was i możecie wymyśleć coś zupełnie nowego w dziedzinie, o której byście siebie nawet nie podejrzewali. To wszystko, jeżeli chodzi o prognozę na luty dla Waszego sektora znaku Barana. Zapraszam do oglądania kolejnych prognoz, snów, pełnia filmów o gwiazdach stałych i ich wpływie na Wasz kosmogram urodzeniowy. Zapraszam do subskrybowania kanału, jak również do jego wspierania. Dziękuję i do widzenia. Prognoza na luty 2024 dla urodzonych w znaku Barana, mniej więcej między 30 marca a 3 kwietnia, a dokładnie chodzi o tych, których słońce urodzeniowe leży między 10 a 15 stopniem tegoż właśnie znaku Barana. Między 1 a 4 lutego wykorzystajcie na wyrażanie sobie swojej kreatywności i w taki może trochę ekstrawagancki nawet sposób. Podniesiecie kogoś być może tym na duchu albo do czegoś zainspirujecie. Przybliżycie się też do realizacji własnych celów i ambicji, no przynajmniej o jeden malutki kroczek, bo to jest dość słaby tranzyt. Również pomóc Wam może czyjeś wsparcie albo taka po prostu przychylność. To jest dość energetyczny, przyjemny okres, do tego jeszcze towarzyszy mu inny wpływ, który dodaje optymizmu, możliwość realizacji marzeń, jest w zasadzie w zasięgu ręki. No niemniej jednak tutaj może być gorzej z chęcią wyciągnięcia tej ręki, bo taka sytuacja, w której jest tam dobrze i wygodnie, powoduje, że nie bardzo nam się chce coś więcej robić, ale ponieważ tutaj dwa wpływy się nakładają, to jest szansa, że jednakowoż sięgniecie przynajmniej po niektóre marzenia. Będziecie się też chcieli oddać przyjemnością, troszeczkę może popłyniecie finansowo, no ale bez przesady. Możecie też zrobić jakieś głupstwo z powodu takiego nagłego przypływu pewności siebie. Generalnie macie jednak szansę wykorzystać tą energię przez kombinację dwóch wpływów naraz. Między 12 a 14 lutym będziecie promieniować znowu entuzjazmem i optymizmem w licznych rozmowach z ludźmi, którzy będą do Was lgnąć i czerpać nadzieję oraz inspirację z Waszych wypowiedzi. To jest bardzo dobry moment na pokazanie się, dotarcie do szerszej publiczności, czy to za sprawą pisania, czy takiego na przykład kanału YouTube, jeżeli ktoś tak działa bądź chciałby. Możecie też liczyć na pomoc współpracowników i przyjaciół. Staniecie się też prawdopodobnie nieco bardziej ruchliwi i chętni, będziecie wyjeżdżać na krótkie dystanse, czy to tuż służbowo, czy towarzysko. To też jest taki czas, kiedy dobrze idzie nauka, jeżeli ktoś ma możliwość zaplanowania egzaminu albo pisania ważnej pracy, no to jest dobry okres.
On tutaj będzie wspierający. Między 25 a 28 lutego macie idealny czas na spotkania towarzyskie, imprezy i nawiązywanie kontaktów biznesowych. Będziecie lgnąć do ludzi i zadbacie o ich dobry humor. Emanujecie przy tym charyzmą i urokiem. Macie też szansę na poprawę swoich finansów albo znalezienie jakiegoś sposobu, który będzie Was w tamtą stronę popychał. Między 27 a 29 lutego odczujecie więcej sił witalnych i poprawę zdrowia, szczególnie jeśli nie domagało w ostatnim czasie. Pozwoli Wam to na wykonanie całkiem sporej ilości pracy. Nie zabraknie Wam też zapału, pewności siebie, ani okazji po temu, żeby pewne sukcesy sobie przybliżyć, a może nawet osiągnąć od razu wtedy. To jest też taki czas, kiedy wzmaga się potrzeba zaspokojenia swoich instynktów i wzrośnie Wasz temperament. To wszystko, jeżeli chodzi o prognozę na luty 2024 dla urodzonych w Waszym sektorze znaku barana. Zapraszam do oglądania kolejnych prognoz, nów pełnia filmów o gwiazdach stałych i ich wpływie na Wasz horoskop urodzeniowy. Zapraszam do subskrybowania kanału, jak również do jego wspierania. Dziękuję i do widzenia. Prognoza na luty 2024 dla urodzonych w znaku barana, mniej więcej między 4 a 8 kwietnia. Dokładniej rzecz ujmując, chodzi o tych, których słońce urodzeniowe znajduje się między 15 a 20 stopniem tegoż właśnie barana. Między 5 a 8 lutym odczujecie przyrost optymizmu. Realizacja marzeń może być w zasięgu ręki. Problem w tym, że może Wam się nie chcieć tej ręki wyciągnąć. Zamiast tego będziecie raczej chcieli się bawić, trochę za dużo może wydacie, trochę może za dużo zjecie, albo zrobicie jakieś głupstwo pod wpływem jakiegoś takiego przypływu pewności siebie. Nie będą to jakieś strasznie negatywne wydarzenia, ale trochę takie potem może być poczucie zmarnowanych okazji. Między 5 a 9 lutym, w trochę szerszym zakresie, ale nakładając się na ten sam wpływ, co może pomóc wykorzystać bardziej tą energię też tego pierwszego, będziecie mieli taki bardziej kreatywny i ekstrawagancki sposób wyrażania się, ale w ten sposób możecie podnieść kogoś na duchu albo do czegoś zainspirować. Sami też przybliżycie się do realizacji swoich celi dzięki czyjemuś wsparciu, pomocy. Może właśnie ktoś wstrzyma Was przed zrobieniem czegoś głupiego pod wpływem poprzedniego wpływu i skieruje energię na zrobienie czegoś pożytecznego dla siebie, może też i dla kogoś innego. Będziecie mogli liczyć właśnie na taką życzliwość innych osób. Ogólnie to taki energetyczny, przyjemny okres. Między 15 a 17 lutym będziecie promieniować entuzjazmem i optymizmem, szczególnie w licznych rozmowach z ludźmi, którzy będą do Was lgnąć i czerpać nadzieję oraz inspirację z Waszych wypowiedzi. To jest bardzo dobry moment na dotarcie do szerszej publiczności, czy to za sprawą pisania, czy właśnie prowadzenia na przykład kanału YouTube, jeżeli ktoś coś takiego robi albo chciałby. Też możecie liczyć na wsparcie współpracowników i przyjaciół. Staniecie się też prawdopodobnie bardziej ruchliwi, chętniej będziecie się poruszać, przemieszczać na krótkie dystanse, jakieś krótkie wyjazdy towarzyskie bądź biznesowe są bardzo możliwe. W tym czasie też łatwiej przychodzi nauka, jeżeli ktoś ma możliwość zaplanowania terminu ważnego egzaminu albo napisania trudnej, istotnej pracy, to jest właśnie ten moment. 29 lutego, szczególnie ci z początku Waszego sektora, bo to się przeniesie na następny miesiąc, będzie to idealny czas na spotkania towarzyskie, imprezy i nawiązywanie kontaktów biznesowych. Będziecie lgnąć do ludzi i zadbacie o ich dobry humor. Emanujecie przy tym charyzmą i urokiem i macie też szansę znaleźć sposób na jakieś powiększenie swoich finansów, zasobów finansowych. Jeśli chodzi o tą prognozę krótkoterminową, to jest dla Was wszystko, ale muszę jeszcze wspomnieć o dwóch wpływach z prognozy rocznej, długoterminowych, bo one teraz będą odczuwalne. Jeśli chodzi o Was wszystkich, całą piątkę, to w tym momencie macie koniunkcję węzła północnego do Słońca.
W związku z czym warto wrócić do prognozy rocznej dla Waszego znaku i dla Waszego sektora i o tym wpływie posłuchać. Dla urodzonych między 4 a 7, czyli bez tego samego końca tego przedziału, działa teraz też koniunkcja Chirona do Słońca. To też jest taki ważny, wewnętrzny, uzdrawiający aspekt, omówiony dokładnie w prognozie rocznej dla Waszego znaku i sektora. Zapraszam, bo warto. To już wszystko, jeżeli chodzi o prognozę na luty dla Waszego sektora znaku Barana. Zapraszam do kolejnych prognoz, nów pełnia filmy o gwiazdach stałych i ich wpływie na Wasz kosmogram urodzeniowy. Poza tym zapraszam oczywiście jak zawsze do subskrybowania kanału i do jego wspierania. Dziękuję, do widzenia. Horoskop na luty 2024 dla urodzonych znaku Barana, mniej więcej między 9 a 13 kwietnia. Dokładnie chodzi o tych, których słońce urodzeniowe w momencie waszego urodzenia było między 20 a 25 stopniem tegoż właśnie znaku Barana. 1 lutego to już w zasadzie sama końcówka waszej grupy, czyli tych urodzonych bliżej 13 kwietnia. Wasza pewność siebie może zostać zachwiana z powodu chłodnego przyjęcia przez innych, a wtedy zwątpicie w to, co robicie. Starajcie się nie odbierać cudzych słów jako takiej krytyki, ale jako taką informację zwrotną, na podstawie której możecie zweryfikować swoje postępowanie, poprawić to, co robicie źle, bo jak wiemy dobrze, sami nie jesteśmy w stanie obiektywnie ocenić swojego postępowania ani swojego charakteru. Możecie się też zastanowić nad tym, czy Wasze ambicje i oczekiwania są realne i osiągalne, bo to jest dobry moment. Jeżeli ktoś Wam powie, że niespecjalnie, to nie zawsze ma rację, ale warto się nad tym zastanowić, bo może ją mieć. I w wyniku takiej właśnie krytyki, którą byście przyjęli jako sposób pomocy Wam, możecie naprawdę poprawić coś dość znacząco, także potem osiągniecie dzięki temu sukces. Oczywiście ważne jest to, że jeżeli osoba, która Wam zwraca tą uwagę, jest dla Was jakimś autorytetem, kimś bliskim, istotnym, no to należy się bardziej liczyć z jej zdaniem niż ktoś, kto wiecie dobrze, że dobrze Wam nie życzy. Ale czasami nawet taki może przez przypadek jakiejś dobrej rady udzielić. Prawdopodobne są teraz nieporozumienia. Musicie uważać na to, co mówicie i piszecie. A potem jeszcze 3 razy się upewnić, że druga strona rzeczywiście zrozumiała to, co chcieliście jej przekazać. Bo z takich głupich nieporozumień mogą wyniknąć potem spore kłopoty. Między 1 a 6 lutego nadejdzie bardzo energetyczny okres, kiedy będzie można się skutecznie odizolować i naprawdę sporo zrobić. Problemem dla Was będą wtedy relacje z ludźmi, stąd ta potrzeba izolacji, bo każdy w zasadzie będzie Was denerwował, irytował. Nieważne, czy będzie miał takie intencje, czy nie, Wy jakoś wszystko będziecie odbierać jako w jakiś sposób atak na siebie, na to, co robicie, na swoje pomysły. Musicie się pogodzić z kompromisem i starać się nie sięgać po topór wojenny, bo wszelkie jakieś gwałtowne zachowania kierowane instynktem, a nie rozsądkiem, no źle się teraz skończą. Między 9 a 12 lutego odczujecie przyrost optymizmu, realizacja marzeń może być w zasięgu ręki, problem w tym, że może Wam się nie chcieć tej ręki wyciągnąć. Będziecie raczej chętniej oddawać się przyjemnościom, może trochę wydacie, może trochę za dużo zjecie, może zrobicie jakieś głupstwo w związku z nagłym przypływem pewności siebie. To nie są jakieś straszne rzeczy, niemniej jednak potem może być takie poczucie straconego czasu. Między 10 a 14 lutego będzie trochę wspierający tamten pierwszy, poprzedni też wpływ inny, kiedy będziecie wykorzystywali swoją kreatywność w taki sposób bardziej ekstrawagancki, dzięki czemu możecie kogoś wesprzeć na duchu albo też zainspirować i w drugą stronę też możecie właśnie liczyć na pomoc i wsparcie innych osób w realizacji własnych celów, więc jeżeli wracając do tego poprzedniego wpływu, byście chcieli coś głupiego zrobić, to może ktoś akurat złapie Was za rękę i do tego nie dojdzie, a wykorzystacie tą energię na jakąś taką bardziej pozytywną i potrzebną i przydatną dla siebie działalność. Ogólnie to jest taki okres dość przyjemny. Od 18 do 20 lutego
będziecie tryskać optymizmem i entuzjazmem, szczególnie w licznych rozmowach z innymi ludźmi, którzy będą do Was lgnąć i czerpać nadzieję oraz inspirację z Waszych wypowiedzi. To jest bardzo dobry moment na dotarcie do szerszej publiczności, czy to za sposobem pisania, czy właśnie takiego kanału YouTube, jeśli ktoś takie plany ma albo już realizuje. Możecie liczyć na pomoc współpracowników i przyjaciół. Też prawdopodobnie staniecie się tacy bardziej ruchliwi i może chętniej będziecie jeździć z wizytami towarzyskimi bądź biznesowymi, ale niezbyt daleko. To jest też taki czas, kiedy łatwiej przychodzi nauka, dlatego jeżeli macie możliwość zaplanowania ważnego egzaminu albo napisania pracy, też istotnej jakiejś, to jest dobry okres. I teraz, jeżeli chodzi o prognozę krótkoterminową, to zasadniczo wszystko, ale mam jeszcze do dodania o dwóch długoterminowych. Jeden z nich to jest dla Was, dla całej piątki też Vesta Sextyl Słońce. To jest taki wspierający, wyjątkowo długi tranzyt jak na tę planetoidę, omówiony w prognozie rocznej dla Waszego znaku i sektora, zapraszam. A drugi, on nie jest omawiany w tej prognozie rocznej, dlatego że dotyczy tylko tych urodzonych 12 i 13 kwietnia. Mówimy o koniunkcji Eris do Słońca. To jest, dlatego jego nie omawiałam w tej rocznej prognozie, że właśnie on dotyczy bardzo wąskiej grupy ludzi, ze względu na to, że ta planeta Eris, ona planeta, no planetoida też, ona się porusza tak wolno, że no bardzo mało zahacza, że tak powiem, tych stopni i tych tranzytów w ten sposób robi niewiele. To jest taki wielomiesięczny tranzyt, ja pewnie będę mówiła jeszcze o nim dla Was przez kilka następnych miesięcy. On stanowi taki trend, takie tło wydarzeń, ze względu właśnie na to, że trwa tak długo, no nie mógłby być bardzo intensywny, bo to by nie szło wytrzymać. To jest taki czas, kiedy odczuwacie tak czasami, nie? Jak już nic innego tak naprawdę nie działa, to wtedy jest jakby bardziej silne. I to jest taka chęć pokłócenia się nawet sami ze sobą. Taki okres dziwnego napięcia, które od czasu do czasu będzie się uwalniało. I ono wtedy, to uwolnienie to będzie jakaś awantura, którą z kimś zaczniecie. A tak naprawdę nie będzie wiadomo o co. Albo ktoś zwróci się przeciwko Wam i też tak z początku to nie będziecie w ogóle wiedzieli o co chodzi. Tak jakby se chciał pokrzyczeć. I zwykle celem takiego zdarzenia jest wprowadzenie chaosu, takiego zamieszania. I dopiero jak już to się wszystko jakoś tak rozejdzie po kościach, to wiadomo o co chodziło i co udało się w ten sposób oczyścić, tak? Z czego udało się oczyścić atmosferę. Może to też być to, że będą jakieś nieprzyjemne zdarzenia, niekoniecznie o takim charakterze awanturniczym, ale coś się gdzieś popsuje, coś się nie uda, co się miało udać. To jest taki ogólnie dość trudny trend, ale jego efekt jest bardzo pożądany. Poza tym, jak mówiłam, ze względu na to, że jest tak długotrwały, to nie jest bardzo intensywny, nie będzie Wam doskwierał przez cały czas. To wszystko, jeżeli chodzi o prognozę na luty 2024 dla Waszego sektora znaku barana. Zapraszam do kolejnych prognoz, znów księżyca i pełnia, także do opisu wpływu gwiazd stałych na Wasz kosmogram urodzeniowy. Zapraszam też do subskrybowania kanału i do jego wspierania. Dziękuję. Horoskop na luty 2024 dla urodzonych w znaku barana, mniej więcej między 14 a 19 kwietnia, a dokładnie chodzi o tych, którzy mają słońce urodzeniowe między 25 a 30 stopniem tego właśnie znaku. Jeżeli ktoś zna swoją pozycję Słońca, to niech się kieruje właśnie tymi stopniami, a nie tymi datami, bo one są, no one są w zasadzie w pełni dokładne wtedy. Od 1 do 7 lutego będziecie mieli taki czas, kiedy potrzeba troski i opieki nad kimś wesprze Waszą samorealizację. Ten wpływ jest dość krótki, ale poświęcenie uwagi komuś innemu pozwoli zrozumieć własne zamierzenia, siebie też trochę lepiej poznać, co jest dość istotne. Między 2 a 5 lutego Wasza pewność siebie może zostać zachwiana przez chłodne przyjęcie przez innych.
a wtedy zwątpicie w to, co robicie. Starajcie się nie odbierać słów krytyki jako takiego ataku na siebie, tylko jako informację zwrotną, informację, która Wam ma pomóc poprawić to, co robicie źle. Szczególnie istotne jest to, co mówią Wam osoby, które są dla Was bliskie, ważne, istotne, stanowią autorytet. No może trochę mniej należy się przejmować słowami osób, które są dla Was mało istotne, ale też warto je rozważyć, bo przypadkiem mogą się na coś przydać. Chodzi o to, żeby się zastanowić, czy Wasze ambicje i oczekiwania są realne i osiągalne. Jeżeli ktoś Wam sugeruje, że może niekoniecznie, że może porywacie się z motyką na słońce, to nie znaczy, że tak jest. Ale jeżeli sobie to wszystko przemyślicie, uporządkujecie, nie wiem, policzycie i będziecie widzieli, że no dobrze, nadal mam szansę to zrobić, róbcie. Ale jeżeli się okaże, że trzeba coś zmodyfikować, zweryfikować, pójść trochę inną drogą, to też warto teraz skorzystać z takich właśnie informacji i zastosować te poprawki, bo to może Was przybliżyć do sukcesu. To jest też taki czas, kiedy prawdopodobne są liczne nieporozumienia, tak, w korespondencji, jak i w rozmowach. Dlatego trzeba się naprawdę bardzo dokładnie i wielokrotnie upewniać, że druga strona zrozumiała dokładnie to, co chcieliście jej powiedzieć. Między 7 a 13 lutego nadejdzie okres bardzo energetyczny, kiedy można się skutecznie odizolować i wiele osiągnąć. Dlaczego odizolować? No właśnie dlatego, że problemem będą dla Was teraz inni ludzie. Generalnie wszyscy będą Was denerwować, czy przeszli, czy usiedli, czy stękli, czy po cichu przeszli, czy coś do Was powiedzieli, czy się nie odezwali. Każdy będzie zły. No i dlatego właśnie ta izolacja byłaby najlepsza. Jeśli się nie uda, no trzeba pamiętać o tym, że tylko kompromis jest drogą do sukcesu, a można naprawdę wiele w tym okresie zrobić. No ale nie można tej energii roztrwonić na kłótnie, jakieś gwałtowne zachowania, instynktowne reakcje, no bo to wtedy nie skończy się najlepiej. Między 13 a 16 lutego odczujecie przyrost optymizmu, realizację marzeń będzie w zasadzie na wyciągnięcie ręki, problem w tym, że może Wam się nie chcieć po nie sięgnąć. Będziecie raczej zainteresowani życiem w przyjemnościach, może za dużo wydacie, może za dużo zjecie, może zrobicie coś niezbyt mądrego pod wpływem nagłego przypływu pewności siebie. Ogólnie rzecz biorąc, to nie będą jakieś tragiczne wydarzenia, czy jakieś, nie wiem, straszne skutki, no ale takie poczucie zmarnowanego czasu na koniec może przyjść. Między 15 a 19 lutego zaczniecie się bardziej kreatywnie i trochę ekstrawagancko wyrażać siebie bardziej, nie w sensie, że słowa. I w ten sposób możecie kogoś podtrzymać na duchu albo zainspirować do czegoś. Z drugiej strony sami też możecie liczyć na wsparcie i przychylność innych osób na drodze realizacji własnych celów, czyli taki generalnie okres przyjemny i dość energetyczny. I między 21 a 23 lutego znowu będziecie promieniować entuzjazmem i optymizmem w licznych rozmowach z ludźmi, którzy będą do Was lgnąć i czerpać nadzieję oraz inspirację z Waszych wypowiedzi. To jest taki świetny moment na dotarcie do szerszej publiczności, czy to za sprawą słowa pisanego, czy właśnie takiego kanału YouTube, jeżeli ktoś coś takiego robi albo chciałby. To jest też taki czas, kiedy możecie liczyć na wsparcie współpracowników i przyjaciół. Prawdopodobnie staniecie się bardziej ruchliwi, może chętnie wyjedziecie do jakichś znajomych albo w interesach, ale niedaleko, dość blisko raczej. I w ogóle to jest taki czas, kiedy łatwiej przychodzi nauka, w związku z czym, jeżeli ktoś ma możliwość zaplanowania ważnego egzaminu czy pisania ważnej pracy, to jest właśnie doskonały na to moment. To wszystko, jeżeli chodzi o prognozę na luty 2024 dla Waszego sektora barana. Zapraszam do kolejnych prognoz, w pełni do opisu wpływu gwiazd stałych na Wasz kosmogram urodzeniowy. Zapraszam też do subskrypcji kanału, do wspierania kanału też zapraszam. Dziękuję i do widzenia.